Dzień dobry, Iwona Żuczkowska. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Senior Grupy. Mam nadzieję, że jesteście już po pierwszym treningu i tak jak ja nie mogliście doczekać się następnego odcinka. Tak więc spieszę do Was z nowym nagraniem, z nowymi ćwiczeniami i zapraszam do wspólnego treningu. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Stopy ustawiamy na szerokości bioder i bierzemy głęboki wdech i wydech. Głęboki wdech, wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Opuszczamy ręce. Tak jest. Kładziemy ręce na barkach i robimy krążenia do tyłu z wydechem. Mam nadzieję, że pamiętaliście o tym, żeby przewietrzyć pokój, uszykować sobie szklankę wody. 4, 3, 2, 1 i robimy do przodu. Tak jest. 4, 3, 2, 1. Ręce wzdłuż tułowia. I barki, góra, dół, góra, dół, wdech, wydech. Cztery, trzy, dwa, jeden, opuść. Teraz składamy ręce na wysokości klatki piersiowej, biodra zostają nieruchomo, kolana lekko ugięte i skręt raz na jedną stronę, raz na drugą. Cztery, trzy, dwa, jeden, zatrzymaj się. Przejdziemy teraz do kroku dostawnego na bok. Wydech, wydech. Uwaga, zmienimy troszeczkę pracę rąk. Bierzemy do góry i do dołu. Zamknij, otwórz. Zamknij, otwórz. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Cztery, trzy, dwa, jeden, zatrzymaj się, marsz. Uwaga, zrobimy teraz krok dostawny na dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Klaszczemy, raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze chwila. Dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ostatni raz, dwa, marsz. Marsz, tak, jest wdech, wydech. I maszerujemy, maszerujemy. Jest pewnie lekka zadyszka, szeroko. I wąsko. Jeszcze raz szeroko i wąsko. Tak jest, czujemy się już rozgrzani, lekka zadyszka. Możemy przejść do naszych ćwiczeń wzmacniających. Uwaga, stoimy sobie na szerokości bioder. Ręce rozkładamy na bok, łokcie ugięte, pępek przyklejony do kręgosłupa. Nie przeginamy odcinka lędźwiowego. I uwaga, unosimy ręce do góry i powrót. Góra, powrót z wydechem. Tak jest. Wydech. Wydech. 8. Jeszcze 5. 5. 4. 3. 2. 1. Opuszczamy ręce, rozluźniamy. Tak jest. Zostajemy w
naszym układzie nogi na szerokości bioder, ręce przyklejamy do talii i uwaga, zaciskam pięści i unosimy ręce do góry z wydechem. Wydech. Wydech. Tak jest. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Pamiętajcie o wydechu. Dwa. Jeden. Opuść, rozluźnij ręce. Rozluźniamy. Ok. Pracowała nasza przednia część ręki, nasz biceps. Teraz popracujemy nad tylną częścią, nad naszym tricepsem. Uwaga. Prawa, lewa noga idzie do przodu. Jest ugięta, stopa przyklejona do podłoża. Pochylamy się delikatnie, plecy mamy wyprostowane. Pokażę to ćwiczenie bokiem. I uwaga. Ręka jest druga przyklejona do talii. I z wydechem prostujemy rękę w łokciu. Wydech. Wydech. Tak jest. Powoli, nie spieszymy się. Wydech. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I wracamy. Rozluźniamy. I teraz robimy oczywiście to samo na drugą stronę. Czyli druga noga, zmieniamy nogę, która była z przodu. Spieramy się na ręce, na kolanie, na nogę z przodu. Druga jest ręka przyklejona i to samo. Wyprost w łokciu. Mam nadzieję, że czujecie, jak pracuje Wam ręka. Wydech. Tak jest, jesteśmy w tym razem, ćwiczymy razem. Pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden i powrót rozluźnij. Mam nadzieję, że tego nie oglądacie, ale razem ze mną ćwiczycie. Bo nie miałoby to najmniejszego sensu, gdybyśmy na to patrzyli, bo musimy się ruszać, dotleniać nasz organizm. Tak, więc mam nadzieję, że jesteśmy w tym razem. Uwaga, ręce teraz na biodrach i będziemy robić wznos do góry, unosimy się na palcach i powrót, wydech, wydech, powrót, 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 pięć, cztery, trzy, dwa, z wydechem do góry, jeden. Uwaga, zrobimy małe utrudnienie. Trzymamy do trzech w górze. Raz, dwa, trzy. Powrót. Uwaga, możemy się przytrzymać ściany, jeżeli trudno nam utrzymać równowagę. Raz, dwa, trzy. Powrót. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy. Powrót. Ostatni. Raz, dwa, trzy. I powrót. Rozluźniamy. Rozluźniamy. Zatrzymujemy się. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Teraz właśnie możemy zrobić tą małą przerwę na łyk wody. Super. Teraz przejdziemy sobie do leżenia na boku. Ja zaczynam od lewej po boku. I uwaga, co robimy. Kolana mamy ugięte pod kątem około 90 stopni. Uwaga, układamy stopa na stopie, kolano na kolanie. Dolna nasza ręka leży sobie na podłodze i na tej ręce wspieramy naszą głowę. Z ręki, która jest z przodu luźna, robimy taką zaporę z przodu. I tą od tej ręki się delikatnie w ćwiczeniach odpychamy, żeby nie wbijało nas do tyłu, do przodu. Tutaj jest też właśnie ta ręka po to, żeby być stabilnie. I uwaga, prostujemy górną nogę, palce mamy zadarte i unosimy nogę do góry z wydechem. Tak jest. Wydech, powrót,
5, 4, 3, 2, 1. Odstawiamy noga na nogę. Mam nadzieję, że trochę czujecie pośladek i że teraz po sobie możecie rozmasować. A ja czuję. Dobra, wracamy do naszej zabawy. Prostujemy górną nogę, tym razem palce robimy w drugą stronę, palce boń i kręcimy kółka do tyłu. Odpychamy się delikatnie od naszej ręki, która tworzy podpórkę i kręcimy kółka do tyłu. A czuję się pośladek. 5, 4, 3, 2, 1. I uwaga, robimy to samo do przodu. Przód. Oczywiście pamiętamy o wydechu. Wydech. 5, 4, 3, 2, 1. I przyciągamy kolano w kierunku klatki piersiowej i chwilę trzymamy. Trzymamy, trzymamy. I powoli odkładamy noga na nogę. Tak jest. Teraz robimy to samo na drugą stronę. Przekręcamy się. Pamiętamy o naszym ułożeniu. Nogi pod kątem 90 stopni, kolano na kolanie, stopa na stopie, podpórka z ręki. I prostujemy górną nogę, palce mamy zadarte i unosimy z wydechem do góry. Wydech. Wracamy do naszej pozycji, tym razem palce skierowane w drugą stronę point i robimy kółka w drugą stronę, do tyłu. Do tyłu, jedziemy. Noga jest napięta. 5, 4, 3, 2, i uwaga do przodu. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Przybliżamy nogę do klatki. Chwilę trzymamy. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Powoli odkładamy i teraz przejdziemy do leżenia na plecach. Jesteśmy w leżeniu na plecach. Kolana mamy wypięte, stopy są oparte o matę. I teraz uwaga. Będziemy prostować prawą nogę i zostawiamy ją lekko uniesioną nad podłogą. Tak, że nie odkładamy na podłogę, tylko jest lekko uniesiona i robimy powrót, dotykamy paluchem maty i z wydechem wyprost, wyprost, powrót, 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 jeszcze 5, powrót, 4, powrót, 3, powrót, 2, powrót. Ostatni raz, powrót. Ok, przechodzimy teraz, to samo robimy na drugą stronę. Wyprost, powrót. 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 Powrót, jak się czujecie? Jeszcze tylko 5 razy. Powrót, jeszcze 4, 3, 2, ostatni
Macie to? Macie. Uwaga, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Będziemy teraz przybliżać na zmianę. Raz jedną nogę do klatki, raz drugą. Z wydechem, wydech, powrót. Uwaga, w tempie. Raz. Raz. Wydech. Wydech. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, zatrzymaj, rozluź się. Zatrzymujemy się, bierzemy ręce za głowę, wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Teraz łączymy stopy. Stopy dostawiamy do siebie i będziemy teraz z wdechem otwierać nogi do żaby i z wydechem zamykamy. Wdech. Wydech. Wdech. Łączymy podeszwy stóp i wydech. Jeszcze 5 razy. Wdech. Wydech. 4, 3, 2. Powolnie spieszymy się. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Powoli wracamy. Nogi wracają do szerokości naszych biodek. Bierzemy wdech za głowę, wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. I super, poszło Wam świetnie. Teraz jeszcze tylko rozciągniemy się i po naszym treningu. Widzicie, jak wspólnie nam szybko mija czas? Przyciągamy prawą nogę do klatki, lewą nogę prostujemy i odstawiamy na matę. I trzymamy w tej pozycji. Bierzemy kilka wdechów nosem i wydech ustami w swoim tempie. I powoli zmiana nogi. Druga noga przyciągamy do klatki, drugą odstawiamy na matę. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Teraz oba kolana przyciągnięte do klatki piersiowej i robimy kółka kolanami w jedną stronę. Tak jest. I odkręcamy w drugą stronę. Zatrzymaj. Odłóż jedną nogę, odłóż drugą. Prawa noga idzie do góry, palce mamy zatarte, łapiemy się pod kolanem i przyciągamy delikatnie na siebie. I odstaw nogę. To samo robimy na drugą stronę. Druga noga do góry, palce zatarte i przyciągamy delikatnie nogę do siebie. Czujecie, jak pani się rozciąga? Bo na pewno czujecie. I odstawiamy. Prawa noga idzie na lewe kolano i unosimy nogi do góry i łapiemy się pod kolanem. Rozciągamy pośladek. Delikatnie
wyciągamy na siebie, kolano, tak? A kolano idzie w drugą stronę. A, czujecie? I powolutku odstawiamy i robimy to samo na drugą stronę. Oczywiście oddychamy, nie zapominamy oddechu, to jest bardzo, bardzo ważne. Się do przodu i łokcie kładziemy na naszych kolanach i delikatnie rozpychamy. I powrót. Wdech. I wydech. I rozluźniamy. Siadamy sobie teraz, jak jest Wam wygodnie. Ja siadam w siedzie skrzyżnym. I uwaga, prawa ręka na bok, łapiemy się tuż za łokciem, bark nisko. Prawa ręka idzie do góry, między łopatki i naciskamy od góry za łokieć. Zmiana. Druga strona. Kochani, jeżeli podobają Wam się treningi ze mną, chcecie więcej, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, a wtedy będziecie na bieżąco. Jeżeli tylko pojawi się nowy filmik, to od razu będziecie o tym wiedzieć, więc zachęcam do tego bardzo serdecznie. I ręka do góry. I trzymamy za łokieć. Od góry delikatnie naciskamy. Bo ja mam nadzieję, że będziemy spotykać się regularnie. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wam się podobało, co może chcielibyście jeszcze wspólnie ze mną poćwiczyć. Okej, a ja będę starała się dla Was te prośby spełniać. Ręce do przodu, dłonie połączone. Uwaga, bierzemy wdech, łączymy łopatki z tyłu i z wydechem zaokrąglamy ramiona. I jeszcze raz wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ręce do góry. Wyciągamy się. Opuszczamy. Barki tył. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten wspólny trening. Mam nadzieję, że podobało Wam się, że poczuliście mięśnie w danych ćwiczeniach, te, które powinny Wam popracować i że zobaczymy się niedługo. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru i do zobaczenia niedługo.